Hej, cześć, z tej strony Emil, zapraszam was na relację z tej oto cudownej gry pomiędzy APM 168 i 200 z kawałkiem, nieważne jakim, tu jest, zapomniałem, kurde, nie było mnie tydzień przy StarCraftie i zapomniałem skróty, pomiędzy Fnatic MSA TTI, czyli tak naprawdę TTI, bo Fnatic to jest nazwa teamu, MSI to nazwa sponsora, a TTI TT1, TTI, jak kto woli, to jest nick Geracza. Jego przeciwnikiem jest czerwony Protoss z teamu Evil Geniuses, Puma, gracz z Korei, TTI jest z USA, chyba tak mi się coś o uszy obiło, coś takiego pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, nie mam czasu nagrać, bo jak widzicie nagrywam, mam czas nagrać ten jeden filmik z tego względu, że jestem na 12 godzin w Warszawie, jest godzina 8.15, więc o takiej dziwnej porze to nagrywam, bo zaraz muszę wyjeżdżać z Warszawy, więc będzie też jakoś ciut gorsza, ciut mniejszy framerate ustawię, żeby szybciej to się nagrało. Tak więc witam was z powrotem, przynajmniej w tym tygodniu, co się będzie nagrane. Puma kontra TTI, więc Pumę z Nacie wygrał NASLA, North American Star League i zapraszam Terran kontra Protoss, zobaczymy czy pamiętam jeszcze o co chodzi. Jeżeli się nie mylę, Terranie wyprodukują takich dziwnych panów w kaskach biegających z bronią, natomiast Protosi to wychodzą takie dziwne coś z jakby chyba jakimiś mieczami w dłoniach, co przyjmuje uderzenie od czołgu na klatę. To jest sposób, aby zaliczyć w ogóle zajęcia u Protossów. Trzeba przyjąć dwa strzały na klatę od Siege Tanka. Close spotów to nie mam, mam tutaj tylko jedną i wyłącznie jedną lokalizację. Przejdźmy za tym próbkiem, zobaczmy co ona robi, bo na razie gra wygląda nad wyraz standardowo. Nikt nie próbuje chyba cheezować, przynajmniej Protoss na razie tego nie próbuje i objeżdża sobie tutaj z boku. Terran już jedzie sprawdzić, zobaczyć co się dzieje. Mamy gaz? Nie, nie mamy gazu. Mam za to command center, może to oznaczać szybką ekspansję ze strony Pumy, z tego względu, że będzie potrzebował tych minerałów po to, aby jak najszybciej postawić ekspansję. No i już Probek sprawdził, zobaczył co tutaj się dzieje i wybiegł pierwszy Marines. No i co będzie tutaj Puma kombinował? Co będzie robił TTI? Czy da radę zaatakować, jeżeli Puma będzie chciał postawić szybką ekspansję? I co my tutaj ciekawego mamy? Marines ustawiony na patrolowanie i jest command center postawiony w tym miejscu, nie tutaj z boku, aby Probek, który chciał podjechać, trochę nie zauważył tego, co się dzieje, co się stanie. No ale gra makro ze strony Pumy, przynajmniej będzie próba gry makro ze strony Pumy. A jak odpowie na to TTI? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Widzimy, że mapa specjalna, wersja MLG lub GSL, jak to woli, ze supply depot u dołu, aby nie było możliwości zablokowania rampy. Jeszcze gdzieś tutaj SCV pojechało z boku, zobaczyć czy ktoś czegoś nie chce ukryć, albo coś w tym stylu. Nie, nic nie ma. I Probek pojedzie na śmierć. I co ten Probek zobaczy? Czy zobaczył? To jest bardzo ważne pytanie. Nie, nie zobaczył tej tego orbitala drugiej, ten command center budowanego, świetne umiejscowienie ze strony Pumy. Wszystko co zobaczył TTI to podwójne baraki i może myśleć, przepraszam, może myśleć, że będzie jakiś cheese, czy też nie. Chyba niekoniecznie, widzimy, że jest Nexus, więc TTI nie martwi się teraz tak bardzo tym, co się może stać. Jeden gateway, jedyne malutkie centry jest i Stalker, który próbował coś tutaj poznęcać się nad przeciwnikiem, ale Puma uratował tego swojego Marinesa, nie stracił TTI Stalkera, więc jesteśmy na zero. Czy ktoś coś więcej zobaczył? Nie, nikt nic więcej nie zobaczył. Więc Marinesami będzie spamował na razie Puma, postawi zapewne z dwa bunkry, w których będzie się krył, w których będzie się trzymał, ale widzimy podwójny gaz ze strony Pumy. Czyżby nie chciał na razie przerzucać tej ekspansji, czyżby chciał po prostu. Mamy też faktorkę, tech lab nie przelatuje jeszcze Puma, na razie będzie chciał produkować jak najwięcej SCV, żeby mieć tutaj zapełnione w tym momencie już, no ma 24 dopiero, więc jeszcze chwilę potrwa zanim dojdzie do tych optymalnych 30, czy maksymalnych 30 optymalnych, to jest 24, między 24 a 26, coś koło tego. Już sprawdził i czy będzie przelatywał, czy będzie na tej na razie jednej bazie coś kombinował robić. Jest starport w tym momencie, więc no ciekawa zagrywka. A TTI w spokoju produkuje na razie centry i no ekonomię tworzy jak najmocniejszą. Widzimy, że ma dosyć mocną
jest na równi z Teranem, który ma mniej harwesterów, ale oczywiście ma muły, tym bardziej, że ma muły z dwóch orbitali, to jest naprawdę dużo. I jest reaktor, jest starport, jest reaktor, czy żebyśmy mieli zobaczyć za chwilę, no albo Heliony, albo dużą ilość mediwaków, albo przynajmniej dwa mediwaki tak naprawdę. Już tutaj wychodzą Marinesy, wychodzą Marudery, czyżby będziemy widzieli pusza ze strony Pumy, to może być dosyć niebezpieczne z tego względu, że widzimy jaką armię ma teraz Teran, tu pokażmy dokładnie, 4 Sentry i 1 Stalker, trochę dosyć mocna ekonomia, kolejne Zeloty się, tym razem Zeloty się pokazały i czyżby Puma chciał przejąć złoto od razu, zauważy, że to TTI, że coś się tutaj dzieje, będzie chciał zeskautować i nie zobaczył co się tam dzieje. Więc no już pylona trzeba było oczywiście się pozbyć, kamienie będą niszczone, ekspansja wylądowała, bezpiecznie jest zniszczyć te kamienie, no w sumie nie wiem, Teran powinien chcieć się tutaj bronić za kamieniami, gdyby Protoss atakował, a Faktorka przylatuje sobie dalej, zobaczyć co się będzie działo, więc na razie Marinesy, do tego zapewne Mediwaki, później zobaczymy Wikingi, jeżeli ze strony Protossa będą Kolosy. Plus jeden do obrony, nie do ataku i charge na Zelotach, więc TTI próbuje rozwalić kamień, będzie chciał się dostać do tej ekspansji, już tutaj wszystko to padło. I zobaczmy jak dalej ta gra się, no jak to dalej będzie wyglądać. Na razie same gatewaye, będą tylko jednostki z gateway ze strony gracza z USA chyba, te plus jeden do obrony, więc Zeloty na klatę będą musiały trochę przejąć. Marines z tyłu będą chciały się tutaj dostać trochę, poznęcać się nad linią minerałów. Na razie dosyć bezpieczna gra, ale widzimy, że dojdzie zaraz do jakiejś walki i fajnie tutaj Puma będzie z przodu atakował z tyłu również, więc z której strony, która się armia będzie chciała odciągnąć uwagę przeciwnika. Pytanie jest tylko teraz takie, co kto wykombinuje, chyba podwójny supply depot, tak też jest. No i teraz czeka Puma, na, żeby coś zrobić, więc będzie dropi, chyba nic nie zauważył w tym momencie, więc będziemy mieli podwójnego dropa tak naprawdę ze strony Pumy, zobaczmy jak to będzie wyglądać APM, zobaczmy jak w tym momencie będzie, szybciutki scan, pylon rozwalony, armia tutaj już się cofa, ale coś chyba czuje TJ, że to jest jednak podpucha, będzie chciał się pozbyć przeciwnika, dwa force fieldy, nic wielkiego tutaj nie zrobiły, jeszcze nie ma tego speedu, już speed na zlotach był i udało się to wybronić, w międzyczasie Marinesy podbiegną sobie od tyłu, będą chciał tutaj zabić trochę tych probek, już biegają, jedna probka padła, druga, trzecia, trzy probki padły, zeloty przyblokowały wejście Marinesom i drop dalej będzie kontynuowany ze strony Pumy, ale TI bardzo ładnie się tak naprawdę broni. Tutaj niestety zloty z tyłu się przyblokowały, nie mogą wejść, cała ta armia może być za chwilę zniszczona. Nowe zloty wezwane i Mediwak padnie, drugi nie padnie, bo nie ma komu go zniszczyć. No i teraz zobaczmy jednostki stracone, 7 robotników zabił, teraz Puma, czyli 7 stracił TTI. Nie powiem, żeby ten drop był bardzo, bardzo opłacalny, tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę jednostek stracił Puma TTI, ale to nie było tak mocne, jak może byłoby się spodziewać. No i jeden High Templar został, tu się probki zablokowały, trzeba pylona zniszczyć. No i już szybki wypad, zobaczył co się dzieje. Puma oberwał w tym wszystkim TTI, jego pylon biedny. No i mamy Archony z Zelotami plus jeden do obrony, do ataku na razie nie ma, więc to jest armia TTI w tym momencie, bardzo łatwo kontrolowana. Bardzo łatwo do skontrowania właśnie przez Ghosty, które no zadają trochę tych obrażeń. Kolejna ekspansja już czeka, będzie chciał tutaj przejść ten Command Center. No i nie może TTI nigdzie postawić tego swojego proxy pylona, bo przeciwnik to wszystko no sprawdza, widzi dokładnie co się dzieje. Nawet postawił cwaniak Faktorkę, aby widzieć dokładnie co się dzieje. No i trzeba by ruszyć tymi zelotami i archonami, bo ghosty za chwilę będą gotowe, a jak już parę ghostów jest gotowych, a tu już w produkcji jeszcze 4, więc im szybciej zaatakuje, tym lepiej dla Protossa. Zobaczymy, Teran ma, pamiętajmy, dosyć dobrą kontrę w tym momencie, zeloty wpadną na to wszystko szybciutko, te plusy 1 do obrony sprawi, że będą naprawdę przyjmować, plus 2 do obrony sprawi, że będą przyjmować dużo rzeczy na klatę.
i się niczym nie martwić, a w międzyczasie mamy dropa ze strony, powiedzmy, lekki harassment ze strony Pumy. Szybko to padło, Archony się tym zajęły, zeloty przyblokowały przebiegnięcie i nie ma tutaj przebacz, no i jej lata w tej z powrotem. Dużo stracił, 5 robotników teraz stracił, więc trochę tego było. Ekspansja już w drodze, nie śpieszy się Fnatic, MSI i TTI do ataku. Up, tak samo też nie śpieszy się Teran w tym momencie. Wielkość armii mniej więcej taka sama, jak tam upgrade'y wyglądają. Plus 1 do ataku jest dla Terana, plus 1 do obrony już jest w drodze. No i za chwilę będziemy chyba widzieć jakąś bitwę. Nie widzimy bitwy, ale bardzo, bardzo ciekawa sytuacja i ważna rzecz. Jest sensor tower, więc tu można wykryć, czy ktoś z tyłu nie próbuje się do nas dostać. Więc daje dosyć ładny tutaj widok Protoso Terranowi. Kamienie rozwalone, będziemy mieli złą ekspansję? Chyba nie, jeden probek wykrył, że Marinesy z Marauderami tutaj sobie od tyłu idą, więc można wysłać jakieś jednostki, żeby ich przegoniły. Są zeloty, myślę, że one wystarczą w tym momencie, wystarczą. Ładnie Puma ucieka, nie chce stracić żadnej jednostki, no ale też nic nie zniszczył. Jak wygląda ekonomia? Otóż ekonomia wygląda bardzo przyzwoicie dla jednej i drugiej strony. Trzeba przyznać, że to jest bardzo, bardzo przyzwoita ekonomia. Na początku trochę tam próbował poharasować Puma. Teraz dosyć spokojnie siedzi, nic większego tutaj nie kombinuje. Obawiam się, że może to się wszystko skończyć jedną większą bitwą gdzieś na środku. Mamy nawet kolosa, tak? Pokazał się jeden kolos, ale właśnie idealnie to zeskautował w tym momencie Puma. No, ten kolos może być bardzo, bardzo ważny. Drugi już jest w drodze. Czy jest on chronobustowany? To jest dobre pytanie. Tu nie ma chronobusa. Tu też nie ma chronobusa, więc wszystko jest chronobusowane. No i ekspansja teraz Pumy za chwilę zniszczy. Ekspansja! Mało brakowało i to zniszczone. I bardzo ładnie tutaj ucieka, gdzie nie może go otoczyć przeciwnik. Jeszcze faktorka zostanie zniszczona. Nexus już w drodze, więc ekspansja na chwilę została zniszczona, przyblokowana. No, zeloty chciałyby się dorwać do tej faktorki, ale nie mogą. Potrzebuje jeszcze przynajmniej z dwa kolosy w tej całej sytuacji TTI, gdyż no, ghosty rozwalą bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko Archonem. Nie będzie tej przebacz. Przydałoby się High Templar, żeby rzucić feedback na Mediwaki swoją drogą. Nie byłoby możliwości więc uleczenia tego. Kolejny pylon rozwalony. No i gania się biedny Protoss z Teranem. Ten nie wie co robić. Widzimy, że plus 1 do jednostek latających, więc te wikingi będą mocniejsze, żeby rozwalać kolosy, ale musi pomyśleć Protoss, żeby zaatakować, bo on już za długo z tym wszystkim zwleka. No, zwleka, żeby było 200 na 200 i wtedy będzie się zaatakować, ale Terran może mieć bezpośrednią kontrę. Ach, jak na to by się aż prosił jeden High Templar i jeden Psionic Storm, tak w sam środeczek, kiedy zeloty by otoczyły tą armię. No i już Protoss będzie chciał zaatakować, ruszy on się w końcu, mam nawet personal cloaking dla ghostów, szybki scan, no i teraz bardzo dobrym miejscu chciała zaatakować go Puma, idealnie wręcz teraz na czołku walczą, wszyscy zeloty padają, no i teraz podzielił swoją armię Puma, jednak Archony rozwalają coś tutaj, kolosy z tyłu robią swoje, większość maruderów, tylko teraz została stalkery z tyłu. Zeloty biegną sobie, tu trzeba uważać, bo tej fortecy nie da się rozwalić. No i jeżeli chodzi o walkę, to 1 do 0 dla bitwy. 1 do 0 dla Terana, 1-1 jeżeli chodzi o ogólnie wszystko, jeżeli chodzi też o niszczenie ekspansji i probek, ale się kręcę. Tak to jest, jak długo nie nagrywam, takie właśnie dziwne teksty rzucam. No, pierwsza bitwa wygrana dla Terana, w bardzo, bardzo dobrym miejscu atakował Puma. I tutaj było idealnie, wszystkie zeloty nie mogły podbiec przeciwnika. Jeszcze tutaj chciał go wciągnąć do walki pod tą zelnagą, żeby jeszcze ciężej było coś zrobić Terranowi, Protossowi, ale Protoss idealnie wycofał się i na nic więcej nie czekał. Jak wygląda dochód? 2000 do 1500, więc Terran trochę słabszy ma dochód w tym momencie, mimo tego, że ma złoto i tu będziemy mieli jeszcze dropa. Bardzo bolesnego, obawiam się, dropa. Czy też nie ekspansja zostanie zniszczona? Może paść. Stalkery wzywane, Medivac za chwilę zostanie zniszczony, ale te próbki nie powinny były chyba tutaj wracać naprawdę, bo przedwczesne. Mamy teraz większą jakąś bitwę armia. Nie mamy armia. Tutaj próbowała podejść Terana, ale ten drop bardzo, bardzo ładny. Stalkery nie poradziły sobie z tym wszystkim. Medivac nie został zniszczony. Jeszcze pylon został rozwalony, więc... Ała!
musi być zły w tym momencie TTI, że mu nic nie wychodzi. Medivac rozwalony, ale naprawdę strata 44 workerów to jest olbrzymia strata i ekonomia się wyrównała. Ekonomicznie Terran teraz jest do przodu, Protoss naprawdę musi być zły. Jedna jego armia tutaj wezwana została zniszczona, później próbował wezwać nowe jednostki, pylon został rozwalony i dopiero z trzeciego pylona. Ale największy błąd był taki, że przesłał te proby z powrotem do obrony. No i teraz scan, ghosty gdzieś tam są, będzie EMP rzucane, czeka teraz Protoss, mamy 200-200, jeżeli chodzi o upgrade, 2-2 dla Protossa, 2-1 dla Terrana, więc lepiej zupgrade'owany jest Protoss. Teraz Protoss robi dokładnie to, co chce, wychodzi, ale na pewno nie będzie chciał atakować koło tej fortecy, to byłoby no, śmiertelnie niebezpieczne. I ganiają się, nikt nie chce zaatakować, wszyscy się boją. Jest fotokan w takim miejscu, aby po prostu wtedy pozbywać się tych dropów, żeby wykryć je w ostatnim momencie. No to też jest jakiś sposób i będzie przyjmowana ekspansja. No i czy dojdzie teraz do ataku Stalkery, miał wybronić kolosy przed tymi wikingami i na pewno by to zrobił bez większych problemów, ale EMP zostało chyba rzucone, tak, widzę parę jednostek bez energii na tarczach, ale kolosy teraz zostawione same sobie, jeden padł, czy padnie drugi? Nie, drugi nie padł, ale jeden kolos oddany za darmo, wielki błąd ze strony Protossa, musi trochę bardziej uważać, a co Terran tutaj kombinuje, na razie nic więcej nie widzę, żeby było, nie robi żadnego switcha większego, trzyma się tego samego Ghosty, Marinesy, Marudery, Medivac oraz jak widzimy Wikingi, no i podejdzie, zaatakuje. Będą się oni w końcu walić, czy będą się tak ganiać? To jest dobre pytanie. Dark Shrine w drodze, więc chyba będzie zaraz jakaś bitwa. To byłoby dobre miejsce, żeby zaatakować tak naprawdę, wręcz idealne, jeżeli oczywiście zeloty byłyby z przodu. EMP rzucone, jedne, drugie, zeloty nie mogą podbić kolosy na odległość. Atakują kolosy za chwilę, jednak chyba padną. Jak to teraz będzie? Nowe zeloty są wzywane. Kto się utrzyma, kto padnie, teraz Puma jeszcze ładnie pomikrował swoimi jednostkami, Wikingi za chwilę wylądują, no i ma przeklapane, TTI będzie obrywał, bardzo duża ilość Marderów zrobiła swoje kolosy, wszystkie padnięte, no High Templar był tutaj potrzebny i teraz Puma mikruje najlepiej jak potrafi, próbuje te jeszcze zeloty, podbiegną na chwilę, dużych szkód nie zrobią i widzimy idealnie jak Puma teraz się ruszył, jego armia ledwo się tutaj trzyma i jest GG, więc Terran wygrywa. No dziękuję wszystkim za uwagę, do następnego razu, będzie to najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, a jak wiecie wracam w październiku i będę więcej oglądał, więc nie anulujcie subskrypcji, wręcz subskrybujcie mój kanał i ustawcie sobie powiadomienia mailem, że kiedy nowe filmiki są wgrane, będziecie mogli sobie coś wtedy pooglądać od razu na miejscu, jak się